Rework Wickfield jest już dostępny, jednak na czym polega inspiracja i jak dokładnie działają jej nowe pieśni? O tym i o wielu innych dowiecie się w tym filmie. Zapraszam. Od teraz Wickfield posiada nową statystykę zwaną inspiracją. Zyskujemy ją m.in. poprzez zadawanie obrażeń przeciwnikom. Wskaźnik inspiracji posiada 3 ząbki. Jeśli dobijemy do nich swoją inspirację, usłyszymy dźwięk, który ma nas poinformować, że jesteśmy gotowi do przedstawienia. Każdy ząbek napełniony inspiracją to możliwość użycia pieśni Wickfield, o których za chwilę. Punkty inspiracji zdobywamy następująco. Gra bierze obrażenia zadawane przez Wickfield i mnoży je razy 0,03. Następnie punkty te są mnożone przez 1 minus procent napełnienia inspiracji. Jeśli jednak Wickfield walczy z bossem, wcześniej uzyskany wynik mnożymy przez 3. Brzmi dość skomplikowanie, ale w skrócie, jeśli Wickfield używa Jidy, to na początku walki ze zwykłym przeciwnikiem otrzyma niemal 2 punkty inspiracji przy każdym ataku, a przy biciu bossa do 4 punktów za każdy atak. Przy inspiracji na poziomie 50% punkty za każdy cios będą obniżone o połowę i tak dalej. Wickfield może również zyskiwać inspirację za przyjęte obrażenia, gdzie formuła jest niemal identyczna. Jednak poprzez hełmy czy zbroje punkty otrzymywane przez obrażenia zadane przez przeciwników są znikome. Jeśli Wickfield przerwie walkę po około 10 sekundach, jej inspiracja zacznie szybko spadać do zera. Jednak my podczas walki chcemy utrzymać poziom inspiracji jak najwyżej, gdyż osiągnięcie 3 ząbków na tej statystyce umożliwi Wickfield użycie 3 pieśni bojowych naraz. Pieśni możemy wytwarzać w nowej zakładce Wickfield, każda z nich wymaga do stworzenia jednego papierusu i jednego pióra oraz specjalnego przedmiotu. Pierwsza z nich, Weaponized Warble, wymaga do stworzenia Sewing Kitu, a użyta sprawia, że bronie graczy w pobliżu niszczą się 25% wolniej. Her Trending Ballad wymaga do stworzenia amuletu ożywienia i sprawia, że pobliscy gracze leczą się o 1 punkt HP za każde obrażenie. Gracze Wickfield leczą się o pół HP. Clear Minded Cadenza wymaga do stworzenia skrzydeł ćmy księżycowej i sprawia, że pobliscy gracze odnawiają 1 punkt Sanity za każde uderzenie. Belcanto of Courage wymaga do stworzenia antycznego medalionu, sprawia, że pobliscy gracze tracą połowę mniej sanity od negatywnych aur, takich jak złe kwiaty czy dirklops. Fireproof Falsetto wymaga do stworzenia plującej ryby i daje pobliskim graczom 33% mniej obrażeń od ognia. Wymienione jak dotąd pieśni osadzają się na ząbku inspiracji i trwają tak długo, jak inspiracja nie będzie poniżej poziomu ząbka, na którym jest narzucona pieśń. Teraz przejdziemy do pieśni, które automatycznie zużywają część inspiracji. Root Interlude wymaga do stworzenia pomidora i użyta sprawia, że przeciwnicy w pobliżu atakują śpiewaczkę. Starting Soliloquy wymaga do stworzenia Purple Gema i użyta sprawia, że przeciwnicy, którzy mogą być nawiedzeni przez ducha, zaczynają panikować. W plikach gry znaleziono również pieśni obniżające obrażenia przeciwnikom i dające graczom elektryczne obrażenia, jednak nie zostały one wprowadzone. Każda pieśń nie zużywa się, dlatego też wystarczy raz je stworzyć i odpowiednio dobierać je do walki. Osobiście sugeruję użycie w pierwszej kolejności pieśni leczącej, następnie na zmniejszenie zużycie broni, a ostatnią pieśń dobrać do walki. Na przykład pieśń na mniejsze obrażenie od ognia do walki z muchosmokiem, a pieśń na mniejszą aurę insanity na Fuel Weavera czy Dirklopsa. Pozwoli to utrzymać najważniejsze pieśni w długim czasie działania. To już wszystko, co dotyczy rozgrywki, teraz pogadamy o nowych skinach i nadchodzących nowościach. Wickfield otrzymała nowego skina z kolekcji Winged Victory. W tej samej kolekcji pojawiły się reskiny do jej włóczni, czapki oraz marmurowej zbroi. Otrzymaliśmy również Starter Pack 2020, w którego skład wchodzi Warthogs, skiny do Wilsona, Willow, Wickfield i Webera, reskin do włóczni, mini Bifalo plecaczek oraz zestaw piżamowy w kolorze czerwonym. Wszystko za cenę $8. Na Twitchu pojawił się również nowy drop, skin do Lokator Focusa. Tak jak się spodziewałem, pod koniec października otrzymamy event Hallowed Nights na Halloween, jednak twórcy nie zaplanowali wielu zmian od poprzedniego roku. Możemy liczyć na małe zmiany i nowe skiny. Najpewniej w listopadzie otrzymamy kolejną aktualizację Return of Them pod tytułem Zapomniana Wiedza. Nie wiemy o niej zbyt wiele poza zarysem jakiegoś przedmiotu lub maszyny, który nieco przypomina Bishopa, stąd moja myśl o lunarnych Shadow Pieces. Sama nazwa aktualizacji wskazuje, że może być naprawdę ciekawa i lorowa. Na koniec parę słów ode mnie. Rework uważam za całkiem udany, bo Wickfield sama w sobie była fajna, lecz niezbyt ciekawa. Jej pieśni, mimo że w większości przypadków nie są zbyt pomocne, na pewno urozmaicą serwery i wspólne wyprawy na bossy rajdowe, gdzie najlepiej się wykażą. W niedługim czasie postaram się opowiedzieć historię Wickfield w kolejnym odcinku Don't Starve Lore. Do usłyszenia.